Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na taki nietypowy unboxing, bo jak widzicie, odkurzacz. Już kiedyś, 4 lata temu, pojawił się odkurzacz na naszym kanale. Tak trochę może jakby z innej bajki rzecz, tak? No ale ogólnie chodziło o odkurzanie też między innymi konsoli w środku, czy to PlayStation 5 teraz, czy poprzednie modele, czy Xbox, tak? No wiadomo, że ten kurz się tam zbiera, szczególnie pod tymi plastikowymi panelami na wiatraku. Konsola też wtedy głośniej pracuje, jest jakby, może się też bardziej grzać. Także tym razem kolejny odkurzacz, firma Shark. No wiadomo, że jest to jakby tak trochę w formie żartu i no ale oczywiście to też w tym trybie jakby takim właśnie z tą taką krótszą szczotką też to się dobrze sprawdza na tego typu rzeczach. No nie wszędzie się tam da dostać czy jakąś szmatką te kurze wycierać z tych sprzętów. Wiadomo, jeszcze przy jak macie tak jak ja, czy po prostu jakieś zwierzaki w domu, kotki i tak dalej, to wiadomo, jest tego troszeczkę więcej się kurzy. No i te sprzęty, wiadomo, że szczególnie konsole, komputery tego kurzu nie lubią, tak? Także warto o sprzęt dbać i w tym ma nam właśnie pomóc między innymi taki odkurzacz. Tym razem właśnie, wtedy była firma Dyson, tym razem Shark. Są to moim zdaniem dwie takie topowe firmy. No i oczywiście jeszcze jest Miele, ale to już jest naprawdę bardzo jakby droga zabawka, najwyższa półka, można powiedzieć, a tutaj Dyson i Shark również jakby w tym aspekcie dają radę. Także tak na szybko sobie zobaczymy, co tutaj jest mniej więcej. Sam jestem ciekawy. To jest taki model właśnie też przystosowany do tego, jak mamy jakieś zwierzątka w domu. Tutaj to jest wszystko pokazane. Tu jest właśnie czyli specjalna szczotka, nakładka do usuwania właśnie sierści. No i tutaj właśnie ja o tym mówię, także może to nie za dobrze widać, bo pudełko jest bardzo jakby dużych rozmiarów, tutaj mi się to może nie mieści w kadrze, ale właśnie jakby w tym trybie takim krótkim, przenośnym można sobie właśnie te sprzęty nasze jakby odkurzyć. No tutaj oczywiście instrukcja, także jeżeli chodzi o ładowanie, o właśnie to jest taki model, że można go też złożyć, on nie musi być tak po prostu cały czas na prosto, tylko można go złożyć, tu są elementy, które są dostępne, także instrukcja. No i tutaj może sobie przesuniemy. Tak jak mówię, pudełko jest dosyć sporych rozmiarów, to wszystko tutaj, dlatego postanowiłem to zrobić jakby na podłodze, bo nie mieści mi się to jakby na tym stoliku. Zobaczymy, co tutaj. Pierwsze co, jest taki woreczek, taka torba, czyli na te wszystkie końcówki, tak? Żeby gdzieś to sobie schować w schowku, żeby było w jednym miejscu. Także dosyć fajny pomysł. Każda rzecz też jest zapakowana, jak widzicie, w taki papier ochronny. Także to jest ta szczotka taka właśnie do zwierzaków, do sierści. Także sobie później to oczywiście potestujemy, zobaczymy. Na razie zobaczymy ogólnie, co tutaj mamy, tak? Jest to dosyć porządnie zapakowane, coś na zasadzie tak jak było w Dysonie. Tak jak mówiłem, dwie takie dosyć topowe firmy. Także o jakość też tutaj bardzo dobre też recenzje tych odkurzaczy ogólnie u ludzi, którzy korzystają. Tu jest kolejna szczotka. Także taka troszeczkę większa z taką tutaj nakładką. Także tutaj pewnie do jakiejś sofy i tak dalej, fotele. To też się może przydać, także ok. Tutaj mamy ładowarkę, zasilacz, o właśnie, o wilku mowa, czyli oczywiście pojawił się główny, można powiedzieć,
użytkownik, po którym będziemy odkurzać. Oczywiście pudełko, no to wiadomo, pudełko, najlepsza zabawka dla kota. No tutaj jest ta główna rura. Tutaj jest, no to później sobie zobaczymy, ja tu teraz nie chcę tak może na szybko gdzieś tam czegoś, to jest chyba do, aha, czyli to jest do tego zginania, widzimy, tu jest napisane, tak, naciśnij, żeby odblokować i możemy to sobie w różnych trybach, tu jest napisane właśnie gdzieś tam pod meblami, czy pod ławą, żeby było prościej, tu też jest właśnie chyba, tu jest do dokowania tego głównego odkurzacza, jakby tego głównego, tam gdzie się znajduje bateria oczywiście, tak? Tu jest ta główna szczotka i to też jest do, właśnie na to też trzeba zwrócić uwagę, to mi się właśnie podoba, już widzę, że mi się podoba, bo ona jest ciężka. Właśnie mnie, chodziło mi o to, żeby jak mamy jakieś, wiadomo, coś, szczególnie na dywanach, na wykładzinach, żeby po prostu była ta siła, nie tylko, że on jest silny w sensie, że dobrze jakby chodzi o ten silnik i tak dalej, o to wciąganie, tylko też o to, żeby to porządnie przylegało do właśnie do dywanu, do wykładziny, tak jak jest to w odkurzaczach takich stacjonarnych, ciężkich, także, bo w tych bezprzewodowych to czasami jest problem, że po prostu te odkurzacze są za lekkie, a tutaj widzę, że naprawdę to waży sporo. Tu też ta szczotka właśnie dla zwierzaków, to też się łatwo zdejmuje, żeby wyczyścić. Widzimy, można to sobie pod wodą, czy pewnie jakoś wyprać, czy coś za jakiś czas. No i też ten model charakteryzuje się tym, że nie zbierają się te włosy jakby na szczotkach, tak, że w większości odkurzaczy, nawet w tym poprzednim Dysonie, trzeba było to, te szczotki dosyć często czyścić, wycinać te włosy nożyczkami, wyrywać, szczególnie właśnie jak ma się w domu zwierzaki. Także to jest, i tutaj też jest, to jest, jakby widzimy, jest oczywiście element takiego, jest to szklane, przezroczyste, także widzimy, gdyby nawet ta szczotka była jakaś brudna, czy się coś dostało, to łatwo będzie to wyczyścić. No i oczywiście diody LED też w ciemniejszych pomieszczeniach, czy na szybko gdzieś w łazience, kod, wiadomo, kuweta, czy tak jak mówiłem właśnie o sprzęcie, o konsolach i tak dalej, także te końcówki wszystkie, tu nawet jest to jeszcze tutaj wyszczególnione, co tutaj mamy w środku. Tak, dobra, i teraz chyba już ta najważniejsza rzecz, czyli cała rączka, nie, jeszcze tutaj coś mamy, kolejną końcówkę. Czyli taka standardowa przeduszka, gdzieś tam dostać się w jakieś zakamarki, to też się przydaje właśnie jak mamy dużo sprzętu, cały czas właśnie będę wracał do tych konsol i tak dalej, za telewizorem, pełno kabli, wiadomo, mamy mnóstwo rzeczy podłączanych pewnie tam za szafkami z tyłu, także to też jest dobre rozwiązanie, że taką po prostu końcówką sobie tam wszędzie się dostaniemy i po prostu no jest to wygodne, tak, żeby gdzieś tam nawet między kablami po prostu to w sobie odkurzyć bez odsuwania specjalnie mebli. Tak, to by było na tyle, to już jest ostatnia rzecz właśnie, czyli ten główna ta jednostka, powiedzmy, to jest oczywiście naklejka, ale jest, tak mniej więcej wygląda ten wyświetlacz po podłączeniu. Różne właśnie 100% baterii, tutaj różne tryby, także tutaj mamy jeszcze właśnie te trzy tryby: Eco, Deep Clean, Boost, także na pewnie chodzi o czas po prostu pracowania baterii, to jest do 60 minut na jednym ładowaniu, także wystarczająco, nawet jak na cały dom, to no przecież ile tak naprawdę odkurzamy, także to jest wystarczająco. Przy Dysonie było to 40 minut bodajże, a 20 minut w tym najmocniejszym trybie, także to jest w zupełności wystarczająco. Tu jest właśnie ten pojemnik, filtr. Pojemnik też pewnie się jakoś łatwo tutaj, o, tu jest przycisk do otwierania
klapki, żeby nam, żeby sobie wysypać te wszystkie brudy później. Filtr też pewnie co jakiś czas, tutaj jest pokazane, tak, on się, pewnie go się też myje, trzeba zobaczyć w instrukcji, jak to się odbywa, ale pewnie tak to jest. Widzimy, bardzo to jest też wszystko takie na klik, na jakieś takie bez zbędnych udziwnień. Ten plastik nie trzeszczy, jest dobrej jakości. No widać, że to nie jest taki właśnie, jak teraz obecnie te różne takie marketowe, takie powiedzmy odkurzacze. Naprawdę to raczej warto sobie trochę dołożyć i kupić coś lepszego, bo tamte po prostu nie mają tej mocy i są po prostu no, słabej jakości wykonanie, tak? A ten odkurzacz teraz się trafiło akurat na Amazon Prime Day. Dobra cena, dobre deale, dobre obniżki, także warto było skorzystać i naprawdę do jakby do czyszczenia konsoli. Tutaj o, widzimy, tak sobie to nakładamy. Zdejmujemy na przykład panel z PlayStation 5. Te szczotki są miękkie, one tam nam nic nie uszkodzą. Też w środku, to też nie ma obawy i sobie po prostu to odkurzamy. No teraz nie mogę go włączyć, zobaczyć jak hałasuje, w sensie, no nie, może nie hałasuje, raczej mam nadzieję, że jest dosyć cichy i po prostu trzeba naładować baterię na 100% i wtedy go przetestować. Także dobra, to by było na tyle. Taki może troszkę nietypowy pomysł jakby na kanał gamingowy, no ale skoro był już jeden Dyson kiedyś, ten V11 4 lata temu, to czemu nie teraz? To jest teraz był Shark model IZ300UKT, czyli ta końcówka znaczy, jest jeszcze model jakby UK, taki normalny, a to T to znaczy, że to jest dla zwierząt te wszystkie dodatki i końcówki. Także to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych unboxingach i na naszym podcaście. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.